Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Ponieważ w ostatnim odcinku demonstrowałem Wam skrót, który po wywołaniu jednym gestem opisywał nam zawartość ekranu iPhone'a, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam skrót, który również po wykonaniu w sumie dwóch gestów umożliwia nam przetłumaczenie tekstu wyświetlanego na ekranie. Zanim więcej na temat samego skrótu, pokażę Wam, jak on działa. W tym celu przełączam się do App Store. Konto, nagłówek. Mam tutaj otwarty ekran aktualizacji i kilka aktualizacji wyświetlanych. Uaktualnij wszystkie. 4. Pixibot. Wczoraj. Akurat mamy aplikację Pixibot i zwróćcie uwagę, jej opis aktualizacji, co się zmieniło, mamy w języku angielskim. Uaktualnij. Adjusted interface. No terrarance aparaty buttons for upload video. Taką wideo, takie foto. Więc jak możemy skorzystać z naszego tłumaczenia? Przede wszystkim musimy dany tekst skopiować do schowka. W przypadku, gdy korzystamy z czytnika ekranu VoiceOver, odpowiada za to gest czterokrotnego stuknięcia trzema palcami. Więc najpierw sprawiamy, że VoiceOver zaczyna czytać ten tekst i tą ostatnio wypowiedzianą frazę będziemy kopiować do schowka. Więc jeszcze raz dam, żeby gest lewo-prawo, żeby VoiceOver zaczął czytać mi to od nowa. VoiceOver czyta, a ja cztery razy stukam trzema palcami. Raz, dwa, trzy, cztery. Tekst został skopiowany do schowka. Ja go przytrzymuję w tym momencie i aby przetłumaczyć ten tekst, ja akurat ustawiłem sobie taki gest stuknięcia czterema palcami cztery razy, po prostu, żeby łatwiej zapamiętać. Stuknąłem cztery razy. Usłyszeliście odgłos przychodzącego powiadomienia. Ja dotykam ekranu w jego górnej części. Gotowe. Przycisk. I mam tutaj ekran mojego tłumaczenia. Anuluj. Przycisk. Dostosowano interfejs. Gotowe. Przycisk. Dostosowano interfejs. Teraz są oddzielne przyciski do przesyłania wideo, nagrywania wideo, robienia zdjęć i przesyłania zdjęć. Naprawiono problem z dźwiękiem oczekiwania za AirPods. Teraz odtwarza się przez urządzenia Bluetooth. Poprawiono pole do przycisku kontaktu. Całą informację dostałem przetłumaczoną na ekranie. Anuluj, na koniec klikam sobie przycisk, gotowe, przycisk anuluj albo gotowe, gotowe, żeby to okno po prostu zamknąć. Konto, czy dłuższe teksty? Też, tylko Store, oczywiście VoiceOver musi je odczytać. Gotowe, przycisk. Zobaczcie, ja otworzę sobie tego Pixibota jako aplikację i przejdę do opisu tejże aplikacji. Grafik, pic, produkt, uaktual, udo, oś, wiek. Kategor, develop, język, wielkość, co nowego, historia, wersja, podgląd, grafika, 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 gra, 4, aplikacja, USA Pixibot to convert photos and videos into spoken description. Dobra, i tutaj jest tekst, zaczyna go VoiceOver czytać, więc ja go kopiuję do schowka, naciskam znowu trzema palcami cztery razy, raz, dwa, trzy, cztery, przytrzymuję, żeby tyle nie gadał i cztery razy czterema palcami. I od razu błyskawiczne tłumaczenie. Dotykam ekranu. Użyj Pixibot. Gotowe. Przycisk. I patrzcie. Użyj Pixibot. Aby konwertować zdjęcia i filmy na opisy mówione, zadawać pytania w polu tekstowym i powiększać, aby uzyskać określone szczegóły. Pixibot odpowiada na każde zapytanie związane z obrazem lub wideo wyraźnym, spokojnym głosem. Kluczowe cechy. Wideo na głos. Przetwarzaj swoje filmy na żywe opisy mówione, zdjęcie na głos. Natychmiast konwertuj swoje zdjęcia na żywe opisy mówione jednym dotknięciem. Wideo na głos. Przetwarzaj swoje filmy na żywe opisy mówione, zapytania aktywowane głosem. Użyj mikrofonu lub klawiatury, aby zapytać cokolwiek o swoje zdjęcie lub wideo ulepszone interakcyjne. Słyszycie, że to tłumaczenie też jest tłumaczeniem autonomicznym. Skąd ono się bierze? Jest to tłumaczenie wykonywane przez Binga, więc no tak ono brzmi, a nie inaczej. Wydaje mi się jednak, że przez tą dostępność z poziomu samego gestu jest to niezwykle wygodne i funkcjonalne rozwiązanie. Skąd ono się wzięło? Ja je otrzymałem od znajomego, który pobrał je też z serwisu AppleVis, tyle że w wersji podstawowej ten skrypt nie posiada dźwięku anonsującego, że już pojawiło się tłumaczenie. Mnie akurat to bardzo przeszkadzało, bo nie wiedziałem, czy już mogę szukać tego powiadomienia na ekranie, czy już ono jest, czy jeszcze go nie ma. I więc dodałem do tego skrótu jeszcze ten odgłos, więc w opisie tego nagrania albo w mojej szufladzie przy tym wpisie znajdziecie linki do pobrania zarówno
tego skrótu w wersji bez dźwięku informującego o nadchodzącym powiadomieniu, jak i z tą informacją dźwiękową. Cóż wam mogę więcej powiedzieć? Skrót jest bardzo prosty, mega wygodny, więc ja ze swojej strony wam go gorąco polecam, zachęcam do korzystania. Skonstruowany jest w taki sposób, że automatycznie rozpoznaje język, czyli nieważne, czy to angielski, czy niemiecki, czy jakikolwiek język by się nie zaznaczyli, usługa Microsoftu przetłumaczy wam go na język polski i w takiej wersji wyświetli wam to na ekranie. Tak więc raz jeszcze zachęcam do testowania, do użytkowania. Zachęcam tych z was, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, aby to uczynić, wtedy żadne nowości z mojej szuflady wam nie uciekną, a tak czy inaczej wszystkich zachęcam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Na dzisiaj to już wszystko. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.